Hej, witajcie po raz kolejny w Luigi Mansion. I... Czego się przestraszyłeś? Aha, zrobiła się kratka. Ja też nie widzę tutaj nikogo. Co może być problematyczne. Zaraz, tu jest świeca daje mi ogień, drugie mi daje wodę. Co tutaj elementarne się pojawią? Wlazłem i wyjść nie mogę. Czekaj. Wiedziałem. Płońcie! Zapomniałem, że elementarne też... Elementy też zabijają duchy, więc... Tak to Igad mówił. Hej, on nie reaguje na ogień. No dobra, on te... Reagują na wodę? Dziwne to trochę, no ale... Wracaj tu. Teraz będziemy przeskakiwać między jednym pomieszczeniem a drugim. Tak, będziemy przeskakiwać między jednym pomieszczeniem a drugim. No. Teraz dopiero mogę jest ten... To jest trochę irytujące, no ale... No cóż, nic na to nie zrobię. Jeszcze dwa są. Panie. Chyba... Coś... Temu dziecku nie pasowało. Że to wszystko do góry nogami jest. Nie próbuj mnie ten... Odejdź. Nie próbuj mnie budzić, odejdź. Wiesz co? Większość twojej rodziny już złapałem, więc raczej ty będziesz kolejnym elementem tej układanki. Płoń! Muszę ją jakoś obudzić, tylko pytanie brzmi jak? Mario! Oje. Bo jednak bycie do góry nogami jakoś... Czekaj, może tu jest jakaś... God damn it. Każde lustro prowadzi do wejścia. Zanotowane. Dobra. Ogień nie zadziałał, to może woda. Jakoś nie za bardzo jestem przerażony twoją... Gargadzyzyt. Nawet jak jestem Luigim.
osobą, która standardowo powinna być przerażona. Aj! Chciałem zebrać perłę, a zebrałem bęcki. Wstawać! Nie udawać! Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Wstajemy, wstajemy. A raczej dajemy się złapać, dajemy się złapać. Jeje. Serio? No, na szczęście. Nie no, serio? To jak ja mam to zrobić? To nawet nie ma tego przycisku, żeby ten... Żeby wszystko odwrócić, no chyba, że wyjdę i wejdę znowu i będzie. W normalnej formie. Okej, chyba tak. No raczej tak. Jeszcze tu bój sobie siedzi gdzieś. Zbierajmy odkurzaczem pieniądze. No. Dobra. To sobie teraz zapiszę. Tak na wszelki wypadek. Okej. Jedźmy dalej. Kolejny pokój był. W sumie musimy zobaczyć, ile już tej całej rodzinki mam. Ta mała... No jeszcze 3 osoby zostały. Żeby cała galeria była doktora. Zapełniona już. Teraz muszę się dostać do tego pomieszczenia tam obok. Dobra. Które drzwi? Ostatnie drzwi po lewej. Czemu czuję, że te zbroje za chwilę zaczną się ruszać? Nie wiem, może efekt Resident Evil'a 4. Bo tam to się zdarzało dość często, więc... Lustro. Zaraz ten. No chodź tu, chodź tu. Dobra. Teraz lustro się przyda, jak będę chciał wracać do tego, do wejścia głównego. Bo to jest chyba coś w stylu takiego... Ma pomóc pod tym kątem, że jeżeli będziemy chcieli pójść zapisać, bo no wiadomo, przy wejściu jest... Toad, który... Aj! Który nam... pozwala na te, na zapisywanie.
Aha, czyli to jest kolejna ta. Co to muszę uważać, żeby... No tak, wessałem i niby się o to potknąłem. No dobra. No, ej, dobra, to już było dziwne. Chciałem powiedzieć, że niech... Specjalnie się nie obraca tak, żebym mógł... Dobra, ten tu, te dwa jeszcze uderzą. Więc najlepiej będzie podejść od tej strony. Ten nie ma. Chodź, chodź. No. Pięknie. Powiem, że... Gdzie? Pokój... Nie. Piętro niż... ten. Korytarz obok. Piętro w bok. Raczej... Dwieście trzydzieści? To jest chyba jeden ze z tych, co... Ej! No Steve Mendo! A, te drzwi są otwarte, no to dobrze. Masz też szczęście, ty. No ty kurde kopane w duszę dziabnięty Gonienie buto jest najgorsza rzecz w tej grze. Bo one oczywiście to robią tak, żeby... No. A teraz zlazł piętro niżej, serio. A nie, dobra, pokój niżej. Myślałem, że piętro niżej, ale jednak nie było aż tak. Nieważne, jakbyś bardzo się starał, i tak cię złapie. W dobrym miejscu się ustawiłem, bo cały czas zleciał na mnie. No. Kurde, tylko w niektórych momentach to się załapuje i mu odbiera TTA. 69. Żarciki. No, jest. W tamtym pokoju chyba jeszcze jest jeden. Więc nie ma sensu, żebym ten zapisywał teraz. Bo czujnik nadal mi pokazuje, że ma coś. Tutaj. O, widzicie? Jakby nie było obu, to... By nic nie bzdryngoliło. O, ten drugi. Sufit? Czekaj, zobaczymy jeszcze. No, nie sufit, tylko tu. No, szybko zwiał. Kurde.
Nagle dostają takiego pynda za to, że to ich nie dogonisz. Tutaj jeszcze jeden duch siedzi. W sumie jeszcze ich gdzieś 9 zostało. Oczywiście razem z tym, co to niestety się z nim bawię, bo nie mogę go kurde złapać porządnie. Mario. Znowu 69. No. Będę tak biegał i biegał i gonił go i gonił i łapał i będę się normalnie przy tym denerwował, bo mnie denerwuje to już delikatnie rzecz mówiąc. No. Bibi, a. Bibi, ściana. Bibi, ściana, ściana. Bibi. Dobrze, przynajmniej tutaj już nic nie ma. Chodź. Dobra. Wyczuwam jeszcze jednego, więc... Tak. No ja wiem, cały czas mówisz o tym Wongocie, ale ja go jeszcze nie spotkałem, więc panie... Na razie... Hmm, 42. Jeszcze 8. Tutaj coś jest? No, czujnik pokazuje, że już tutaj, w tym pokoju, już nic nie ma. Mario! Tutaj muszę znaleźć duchy. Hej ty! O, hej ty! Z wąsem! Tak, ty! Co ty sobie, co ty myślisz? Co myślisz o mojej kolekcji wazonów? Całkiem wspaniała, nie sądzisz? Proszę, proszę, proszę! Pozwolę ci popatrzeć na nie za darmo. Czy teraz możemy... Czy teraz możemy... Nie, teraz myślę, że nie. Jeżeli chcesz popatrzeć na moje wazy, musisz najpierw mnie pokonać. No niech będzie. Czyli jesteś kolejnym duchem z galerii. Niech będzie ten. Zobaczmy, jak dużo możesz zamrozić tym lodem. Jeśli zamrozisz 7 z nich, wygrałeś. Ale jeśli przegrasz, przyjacielu, czy jakoś tak, wylecisz za drzwi. Gotowy? No to jazda. Daj. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem.
Game over. I wynikiem jest... Złapałeś mnie 7 razy. Nie mogę w to uwierzyć. Jak mogłem przegrać? Spowodowałeś, że moja twarz jest czerwona z jakiegoś powodu. Facecie, chłopczyk... Chłopcze z wąsami. Ukryłem ciekawe... Ukryłem ciekawe rzeczy w jednym z tych wazonów. Wiesz co, jakoś nie za bardzo ten... Ale chciałbym cię dorwać... I mieć już święty... Nie, stał się mały! Grzyb! Ja myślałem, że grzyb przestał egzystować, a on nadal egzystował. Ej! Chodź, chodź, chodź. Grzeczny duszek. Jeszcze but tu jest. Oczywiście. Bo jakby to byłoby inaczej. Ale przynajmniej na tym piętrze już wszystkie te są poodblokowywane. Drzwi. Więc mogę bez problemu go gonić przez całe to piętro. Tak naprawdę to jeszcze powinienem zakończyć odcinek, no ale najwyżej jak już go złapię. Wyłaź. No. No kurde, cały czas byłem się obracałem w nie tą stronę, co trzeba. Raz mi przeszkadza ten auto lokowanie celów. Bo ona też ma tutaj trochę do powiedzenia. Bo jak już w końcu zacznę łapać ducha, to wtedy się automatycznie kieruje na niego. I dlatego też czasami robi takie jakieś dziwne piruety. O. No patrz. Chodź, 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 chodź. Chodź. Kurde blade. Co za koleś. Chodź tu. No skurde, co za opierdliwy. Bohoma... Nie Bohomas. Bohomas to by był jakby ten... Jakby to był jeden ze z tych. Z rodzinki. To jest po prostu bu. Ho, no tak, oczywiście na ostatnie 20 musiał uciec. Ech. Opierdliwy jesteś, panie bu. No jeszcze na dodatek ten się pojawi znikąd, no. Nie wyszło ci. Ech. Kurde, bieganie za tymi bu to jest męcząca sprawa. Na 18. No. Dobra. Okej, to złapaliśmy go. To do zobaczenia w kolejnym odcinku z Luigi Mansion. Na razie i cześć.